Czas wakacji, który przeżywamy w tym momencie, jest czasem szczególnym dla dzieci i młodzieży. Czas wolności od szkoły, od nauki, od obowiązków szkolnych. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby wykorzystać go w sposób twórczy dla dzieci, dla młodzieży, która poszukuje wartości w swoim życiu, i powstał pomysł zorganizowania obozu sportowo-filmowego. Dlaczego sportowo? Dlatego, że w tym obozie biorą udział zawodnicy sekcji judo PKS Kolping Jarosław, plus dzieciaki z parafii Kalników, plus dzieciaki z parafii Ciepice Rudka i z innych miejscowości. Oprócz tego chcieliśmy także zorganizować obóz filmowy. Udało nam się poniekąd zorganizować piękną sztukę teatralną pod tytułem Kopciuszek, w której wystąpiły dzieci, młodzież, angażowali się w znakomity sposób w swoje role, wczuwali się w swoje role i poprzez zaangażowanie i poprzez otwarcie na te wartości, które zostały przekazane, myślę, że wiele z tych pozytywnych wartości będzie w ich życiu. Przy kuchni się zatrzymali, a macocha się złości, a czyj oczy migocą, nie chce przepuścić gości. Wchodzić tam nie ma po co, jest tam tylko domowa służka, nosi miano Kopciuszka. Czy to służka, czy szlachcianka, bez skazy, my spełniamy królewskie rozkazy. Pokaż, miła panienko, czy masz stopkę maleńką. Ja mam panowie sierota, gdzie do mnie pantofelek ze złota? Nie możemy ci, panienko, wierzyć, musimy pantofelek przymierzyć. A to ci niespodzianka, więc to ty jesteś królewska wybranka. Pantofelek leży jak ulał, pójdziesz, panienko, z nami do króla. Równolegle pracuje tutaj grupa 24 młodych ludzi na obozie wojskowym. Obóz patriotyczno-religijny, Bóg, honor, ojczyzna dla dzisiejszego młodego człowieka to powinna być wartość największa i najwspanialsza. Staramy się te wartości przekazywać młodym ludziom poprzez wskazania na najważniejsze wartości życiowe. Pan Bóg na pierwszym miejscu, potem ojczyzna, która po Bogu jest pierwsza w umiłowaniu, i honor, którym trzeba tak żyć, by honoru nie splamić. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. I młodzi ludzie na obozie się bardzo mocno angażują, zresztą mają bardzo wiele pracy. Liściki kreśliła i pisała wiersze. Liściki kreśliła i pisała wiersze. Cała specyfika służby wartowniczej, specyfika służby gospodarczej czy porządkowej spoczywa na młodych ludziach. Muszą przygotowywać, nakrywać do stołu, zmywać po śniadaniu, obiedzie, po kolacji, ale także pełnić służbę wartowniczą, przy tym szkoląc się w lesie, w różnych zajęciach. Czy to pogoda słoneczna, czy gorąco, czy deszczowa, ci młodzi ludzie taktycznie przygotowują się do, nie daj Boże, jeśli będzie taka potrzeba, do obrony ojczyzny, jeśli byłaby zagrożona jej niepodległość. Ci młodzi ludzie także przygotowują się do wielkiej i wspaniałej posługi na Kalwarii, bo w czasie Wielkiego Odpustu od 10 do 15 sierpnia będą posługiwać, ochraniając pole namiotowe, ochraniając parkingi, czy też ochraniając cały plac przy klasztorze, gdzie zabezpieczają zdrowie, życie i mienie ludzi, którzy przychodzą się modlić. Dla tych młodych ludzi ten obóz jest także szkołą życia. Nie jest to łatwy obóz. Nie każdy na tym obozie jest w stanie wytrzymać, ale są ludzie, którzy przyjeżdżają po raz 10 raz, żyjąc, czekając na niego przez cały rok, by razem spotkać się, by razem się szkolić, by razem poznawać i doświadczać chyba największych wartości, jakie może drugi człowiek drugiemu ofiarować, to jest przyjaźń. Jest to wielka przygoda i zawsze z niecierpliwością i takim utęsknieniem czekam co wakacje, żeby tutaj przyjechać, spotkać się z moimi kolegami, znajomymi, wiele osób, które poznałem, przyjaźnie, które tutaj zawiązałem. No, trwają po dziś dzień, są tutaj wspaniali ludzie, można się tutaj uczyć bardzo wielu ciekawych rzeczy i myślę, że przede wszystkim przydatnych w późniejszym życiu dorosłym, no bo tutaj przyjeżdżają często młodzi ludzie, którzy albo chcą wiązać swoją przyszłość z wojskiem lub na przykład nie wiedzą tak naprawdę, czego jeszcze oczekują od życia, i myślę, że tutaj taki obóz pozwala im się w pełni odnaleźć, spotkać się z czymś takim nowym, na pewno ciekawym.
przyjeżdżam tu, ponieważ chcę spędzić miłe wakacje wśród towarzyszy, z którymi bardzo dobrze się bawimy, ucząc się różnych technik samoobrony, musztry, bronoznawstwa. Frontem do mnie, zbiórka! W dzisiejszych czasach, kiedy to zagrożenie terroryzmem jest bardzo wielkie, musimy pamiętać, że trzeba mieć oczy otwarte naokoło głowy i to, co robicie, to, co się szkolicie, na pewno przyda się wam w dorosłym życiu tylko po to, żeby dobrze, godnie i pięknie żyć. Bóg, honor, ojczyzna to nie tylko hasło, ale to także zadanie, które na nas spoczywa. Praca tych młodych ludzi jest pracą, myślę, że no nie chciałbym powiedzieć, że profesjonalną, ale bardzo blisko do profesjonalności. Wczuwają się bardzo mocno w rolę żołnierza, w rolę obrońcy naszego narodu. Ten plac, na którym jesteśmy, jest dla nich naszą ojczyzną. Oni traktują ten plac i gotowi są za niego nawet oddać życie, gdyby była taka potrzeba. Szkolą się, nie ma nigdy problemu z dyscypliną, z zajęciami, które w normalnych warunkach często wśród młodych ludzi jest trudno znaleźć chęć do służenia, do posłuszeństwa. Natomiast tutaj ci młodzi ludzie na tym obozie wojskowym bardzo chętnie podejmują trud służby, trud posłuszeństwa i trud karności wojskowej. Jest to coś niesamowicie ważnego w dzisiejszym świecie. Jestem przekonany, że każdy człowiek, który przejdzie przez taki obóz, potrafi sobie potem w dorosłym życiu dać radę w tych warunkach, które go spotkają, trudnych, mniej trudnych. Czasem życie zaskakuje nieraz takimi sytuacjami, gdzie trzeba podjąć bardzo szybką decyzję, trafną decyzję i właśnie tych trudnych decyzji młodzi ludzie uczą się tutaj podejmować i jestem przekonany, że te decyzje są pozytywne, trafne i dobre. I wierzę mocno, że kiedyś w dorosłym życiu już całkiem jak będą, poradzą sobie w niejednej trudnej sytuacji, także i tej stresowej. Bo musztra żołnierska, gotowość bojowa, to też stres. Są musztry nocne, są alarmy nocne, trzeba stawać, szybko stawać, a z drugiej strony trzeba to uczynić bardzo cicho, bo żołnierze są skoszarowani wraz z dziećmi i młodzieżą w ośrodku i trzeba tak uczynić, żeby nie obudzić innych, a zarazem zachować się profesjonalnie, wejść do budynku po cichu, umyć się po cichu, posprzątać i z niego wyjść. Myślę, że są to wielkie wartości, które kiedyś przydadzą się w życiu. Że ktoś nas atakuje, złapie za bluzę, prawda? Złap za bluzę. My nie wiemy, co zrobić, denerwujemy się, prawda? Mamy kilka możliwości obrony. Pierwsza to zbicie ręki, dalej druga. Zbicie ręki do przodu. No i trzecia, ona jest najbardziej bolesna, ale myślę, że najbardziej taka odstraszająca każdego, kto chciałby nam zrobić krzywdę. Jest bardzo prosta. Wystarczy, popatrzcie, palce jednej ręki złożyć tu, tu i już mamy zawodnika na ziemi. Bardzo dziękuję. Jest jeszcze jedna bardzo ważna cecha, której uczą się ci młodzi żołnierze, tak ich nazywamy żołnierze. Oprócz umiłowania ojczyzny uczą się solidarności i współpracy ze sobą w małych drużynach, w plutonach, gdzie starsi ich koledzy, którzy już kilka razy byli na obozie, podejmują zadania dowódcy drużyn i muszą tych swoich kolegów normalnie słuchać, co w dzisiejszym świecie jest naprawdę pięknym ewenementem. Rozumiano? Jest. Pytania? Brak. Do zadań. Przejąć dowodzenie.